do naszego warsztatu przybył Ford F-350 Super Duty z 17 roku. Zobaczmy, przebieg 90 tysięcy, to powinno ładnie śmigać, a wygląda na to, że uszkodzenia są poważne. Zobaczcie. Samochód bardzo trzęsie, napraw uszkodzone części podwozia, niepewnie się prowadzi, jakiś problem z hamulcami. A fura wygląda sobie tak. Jest potężna, zobaczcie, ten charakterystyczny, amerykański, ogromny przedni dziób, te lampy. Pięknie to wygląda. Pod maską mamy V8, ale, czekaj, nie, to jest napęd na wszystkie koła, tak? Tak, mamy tutaj skrzynię, tutaj mamy skrzynię rozdzielczą i mamy dwa oczywiście dyferencjały, bardzo ładnie. No to co, zabieramy się do roboty. Pierwsze co byśmy sobie zrobili, to może pojechalibyśmy sobie na ścieżkę diagnostyczną, na sam pierw, a potem przejedziemy się jeszcze samochodem i zobaczymy, co nam tutaj wyniknie, bo tam też hamulce były uszkodzone, jeśli się niepewnie prowadzi, to też coś może być z zawieszeniem, amortyzatorami. Zobaczmy. Okej, widzimy, że prawy przód 19%, słabiutko, będzie trzeba tam zajrzeć. Prawy tył jest gorszy od prawego, od lewego tyłu, więc jest dysproporcja, pewnie dlatego auto słabo się prowadzi. W ogóle mieliśmy włączony bieg do przodu, a auto cwało. Okej, nie czepiajmy się szczegółów. I mamy zawieszenie zbadane, tutaj jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o przód i tył, ledwo się mieści, kurczę, na tej ścieżce diagnostycznej, zobaczcie. Potężna maszyna. Okej. Wygląda na to, że zawieszenie jest w porządku. Zobaczmy. Zacisk hamulca. Tuleje gumowa. Amortyzator. Czy możemy sobie to od razu dodać? Nie możemy tutaj dodać sobie do naszej listy. Nie szkodzi. Ale tutaj mamy te najgorsze części. 69% to jest limit części, jakie sobie klient wymaga, żeby miały sprawności, więc te tutaj będzie trzeba wszystkie wymienić. Dobrze, czy to jest wszystko? Nie, będziemy musieli się nim na pewno jeszcze przejechać, więc tak zróbmy, chodźmy sobie na parking. Okej, sprawdźmy, jak działa samochód. W ogóle jakie fajne wyposażenie, umyłem tutaj wnętrze przy okazji. Niepewnie się prowadzi, okej. Trzeba by było chyba dłużej pojeździć, nie? Żeby to lepiej wyczuć. Ale sprawne ręce mechanika to ogarną. Okej, z hamulcami faktycznie coś tam nie grało. Uła! Ale grubo, dobra. Wszystkie te części będzie trzeba zamówić i założyć, zamontować. Kupa roboty, wiesz co, ja nie wiem, czy mój podnośnik podniesie ten samochód. Ile on waży? 2 tony? 2,5? 3? Nie mam pojęcia, ale wygląda potężnie. Tutaj mam taki zestaw do czyszczenia. Możemy sobie użyć, żeby wyczyścić samochód. Proszę bardzo, w środku jest elegancko czysty. Jeszcze po robocie może wyczyścimy karoserię, bo widać, że jest jakiś taki zabrudzony tu i tam, no nie? Ale na spokojnie, dobra. Bierzemy się za podwozie. Zobaczmy, o co tam chodzi. I weźmy sobie tryb badania, no i zobaczcie, jak to wygląda. Jest katastrofa. No nie aż taka duża, ale roboty trochę jest, no nie? Więc bierzemy się. O, i dotarliśmy do łożyska piasty. 10% bardzo uszkodzone. I tutaj chyba mamy temat zamknięty, zobaczmy.
Teraz musimy tutaj jeszcze do łącznika stabilizatora się dostać i tu do amortyzatora i do tej części jeszcze. Dobra, to idziemy sobie najpierw od początku, od przodu. Widzę, że tutaj też ta tarcza jest nie do końca sprawna, ale chyba duża dysproporcja była z tyłu, tak? 11% do wymienić, czyli co? Dwie tarcze wentylowane wypadałoby, bo przecież tarcze wymienia się parami. Powinniśmy to zrobić, chyba że uda nam się to odzyskać jeszcze. Teraz zobaczymy, więc to mamy zrobione. Tutaj mam tokarkę. Zobaczmy. Tamtych się już nie da odzyskać. Ale jedną tarczę możemy spróbować naprawić. Okej. Zobaczmy. Zabraliśmy sobie i czy ta część będzie nam tu pasować? Najpierw to musimy zrobić zamówienie. Więc tak, łącznik dodaliśmy do listy. Klocki nie, tutaj jeden zacisk był, ale to chyba z tyłu. Drążek kierowniczy, zacisk, a nie, to jednak z przodu. Klocki też wypadałoby wymienić, bo są w kiepskim stanie. Tu mamy felgę, tu, o, tu też trzeba wymienić. I łożysko piasty. Tak, tak, nie, to jest to łożysko piasty. Jeszcze chyba nie mam możliwości naprawienia takich rzeczy. Zresztą łożysko, no ciężko będzie naprawić w takich, że tak powiem, warsztatowych warunkach. Dobra, to tak, montujemy sobie przód, tarcza wentylowana, tamta jedna jest już tak uszkodzona, że nie dało się jej naprawić. Może nie tyle uszkodzone, co zużyta. Cyk. Jeszcze jakiś zacisk to założyłem, ok. I właściwie tą stronę chyba będziemy mieli porobioną. Drążek. Drążek nie, musimy zamówić. Okej, no to idziemy do sklepu. I tak. Sklep główny, pokaż mi moją listę. Bierzemy to, już mamy tarcza. Jedno musimy kupić, nie, bo tam była mocno jedna zużyta. Łożysko piasty już nie. Drążek kierowniczy żeśmy sobie wykręcili, ok. Zacisk. Możemy kupić na przyszłość i klocki hamulcowe. Ok. Mamy zrobione. No i teraz, czy raczej zamówione. Montujemy. O, będzie Fordzik ładnie jeździł, ale jeszcze pójdziemy z nim na myjnię, żeby klient był zadowolony i wracał do nas częściej. Ok, bierzemy się za tył. No i tutaj sprawa jest dość skomplikowana. Zobaczmy. Tak, tutaj mamy amortyzator. Właściwie nie było tutaj przymusu do tego, żeby demontować koło, ale dobra. I zobaczmy, czy może mam tę część. Nie, nie mam obejmy i amortyzator typ B. Okej. Wymontowujemy tutaj z przodu jeszcze tuleję gumową. Ona się tutaj ukryła. Kupiłem sobie kilka na zapas, one bardzo często się zużywają i często się je wymienia, więc to sobie zrobiliśmy, ale jeszcze muszę łącznik stabilizatora namierzyć. Więc tutaj mamy jeden przedni, ale chyba jeszcze drugi jest do... Tak, jego tu brakuje. My? Czy jego tu nie było, czy ja go... Nie, ja go chyba wykręciłem, okej. Dobra, mamy zamontowane. Jeszcze zobaczmy, czy to już na pewno wszystko. Obejmy sobie z tyłu, zaraz wrzucimy, bo już je kupiłem. Łącznik stabilizatora, ok, obejma i klocki, dobra. I nie znaleziono części, czyli jeszcze coś mamy pod znakiem zapytania. Zobaczmy. Dobra, montujemy. Ok, i obejma. Co nam tu jeszcze zostało? Tutaj jest jeszcze jedna obejma do demontażu. Cyk i montujemy z powrotem. Już wcześniej sobie kupiłem, one tam kosztują 15 zł, także nie ma stresu. I tu były jeszcze klocki hamulcowe, zdaje się, że z tej strony były do wymiany. Coś tam brzydko na czerwono się świeci. Z tej strony klocki chyba są w porządku.
ale tu będziemy musieli demontować. Zobaczmy. No tak, no, samochód ma 90 tysięcy kilometrów nalotu, ale to wcale nie oznacza, że jeździł tylko i wyłącznie po pięknych drogach asfaltowych, prawda? Mamy tutaj terenowe koła, terenowe opony, więc dlaczego właściciel miałby się kręcić tylko i wyłącznie po asfalcie? Zresztą zawieszenie tutaj, układ wydechowy, wszystko wygląda pięknie. Widać, że to jest jeszcze względnie nowy samochód. Okej, okay, mamy. No i teraz magicznie musimy znaleźć ostatnią niewiadomą część w naszym naprawianiu. Co to może być? Okej, okay, to mamy zrobione. Jakbyśmy mogli to jeszcze zbadać? To było tylko o prowadzeniu, więc musimy elementy podwozia zbadać szczególnie, nie? Tak, problem... A, problem z hamulcami, okej. Okay. I nie wiadomo, co dokładnie się tu zepsuło. Ale możemy zrobić tryb badania i może uda nam się coś znaleźć. A, zobaczmy jeszcze tutaj. Jeśli nie jest to żaden element podwozia, to jeszcze warto sprawdzić pompę hamulcową i moduł ABS. Jak to wygląda? Jezu, jakie to wielkie. Tak, moduł ABS jest trafiony. Okej. Okay. I montujemy. Mam jakiś zapasowy? Mam akurat. Super. Kiedyś kupiłem na zapas i został mi. Użyjemy tutaj. Elegancko. Okej. Okay. No i chyba mamy wszystkie te rzeczy, które klient chciał, naprawione. Tak jest. Także możemy samochód zabrać na myjnię. Bo coś ją sobie zbudowałem, nie? Więc trzeba jej używać. No ej, umyłem samochód, ale zobaczcie, tutaj jest dużo jeszcze takich rysek, innych takich rzeczy. Brzydko to wygląda, ale nie jest to w zakresie robót, jakie powinniśmy zrobić dla tego samochodu. Tak czy inaczej, nasz Ford Super Duty jest zrobiony. Możemy zakończyć. Okej, okay. Dostaliśmy 1700 za to zlecenie. Trzeba przyznać, że poszło dość gładko. No i był to mega, mega fajny samochód do roboty. A ja Was zapraszam na kolejne naprawy Car Mechanic Simulator 21. Trzymajcie się, na razie. Cześć!